Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób sprawdzić alternator i akumulator, czy są sprawne. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, musimy ustawić napięcie prądu stałego 20 V, ponieważ pracujemy na instalacji 12 V, więc zakres wyżej. Tu mamy nasze sondy, czarną przykładamy do ujemnego bieguna, ujemnej klemy, czerwoną do dodatniego bieguna lub klemy. Staramy się przymocować w taki sposób, żeby podczas pracującego silnika nic nam tutaj nie odeszło. Ewentualnie druga osoba może trzymać, albo możemy tutaj przymocować taśmą klejącą. Multimetr warto też zabezpieczyć, na przykład taką gumką, recepturką lub taśmą klejącą, żeby nam nie wpadł nigdzie tam. W tym momencie mamy pomiar napięcia 12 V, 15 setnych V, tyle jest na naszym akumulatorze. Czyli wszystko w najlepszym porządku. Teraz pokażę Wam, jak sprawdzić Wasz alternator i akumulator. Najpierw skupmy się na akumulatorze. Uruchomię teraz silnik i podczas uruchomienia napięcie nie powinno spaść poniżej 10 V, a już na pewno nie powinno to być poniżej 9 V. Poniżej 10 będzie nam dawało już informację, taki pomiar, że nasz akumulator jest albo niedoładowany i wypadałoby go podłączyć do prostownika, albo już powolutku jest stary, no i już powoli możemy myśleć o wymianie. Tak więc idę odpalić teraz silnik. Najpierw zapłon włączę, odczekam 5 sekund i uruchomię silnik. Uruchamiamy teraz zapłon. Uruchamiamy teraz silnik. Obserwujcie pomiar. Jak mieliście okazję zaobserwować, pomiar nie wykazał problemów z akumulatorem. Akumulator w pełni sprawny. Nie trzeba myśleć o jego wymianie czy też doładowaniu. Teraz sprawdźmy alternator. Alternator ładuje nasz akumulator. Widzimy, że napięcie ładowania to jest 14,65 V. Idealnym napięciem regulowanym przez regulator napięcia wewnątrz naszego alternatora to jest 14,4 V. To, że mamy teraz troszeczkę więcej, to nie jest problem, ponieważ nie mamy żadnego obciążenia, ani lamp, ani ogrzewania, ani niczego nie mamy włączonego, więc nie musimy się tutaj przejmować. Najważniejszym jest, aby pomiar był stabilny. Tak jak tutaj, jeżeli pomiar będzie nam skakał 13, 14 i znowu 13, 14, to w takim wypadku nasz alternator nadaje się do naprawy lub wymiany. Regulator napięcia lub inne elementy po prostu są uszkodzone wewnątrz naszego alternatora. Ale tutaj jest wszystko w porządku. Obciążymy teraz nasz samochód tak, światłami przednimi długimi, ogrzewaniem tylnej szyby plus lusterek i wentylatorem na maksa. Ok. W tym momencie pierwsze co, uruchomimy wentylator na maksimum. Teraz włączymy ogrzewanie tylnych szyb plus prawe lewe lusterko. Jak mieliście okazję zaobserwować, teraz napięcie spadło nam dosyć, ale alternator wykrył większe zużycie prądu, większe zapotrzebowanie i w tym momencie uruchomił elementy, które stabilizują, a dokładnie regulują napięcie, czyli regulator napięcia w tym momencie zaczął regulować napięcie do odpowiedniego poziomu. Teraz jeszcze trzecia rzecz, włączamy światła. Najpierw światła mijania teraz zostały włączone, a teraz włączyliśmy jeszcze dodatkowo światła długie. W tym momencie, jak widzicie, obciążenie jest znacznie wyższe,
i mamy napięcie 13,40, 13,50 i powinno dochodzić do 14,4 V. Wtedy jest idealnie ładowany nasz akumulator. Jednak pod dużym obciążeniem może być sytuacja taka, że będzie tak jak i teraz widzicie. Jest to bardzo stabilny pomiar. 13,4 V to jest i tak dobre ładowanie, ale jest bardzo stabilnie. To, że tu się porusza w setnych, to nie jest problemem. Teraz wyłączymy ogrzewanie tylnej szyby. Zresztą to bardzo rzadko używamy, no ale... I zobaczmy sobie teraz. Wentylator też wyłączę. I zobaczmy, jak teraz będzie to wyglądać. Ogrzewanie naprawdę bardzo dużo zużywa prądu. Zapotrzebowanie wtedy jest, no można powiedzieć, bardzo duże. Ale też dlatego ogrzewanie tylnej szyby i lusterek samo się wyłącza po minucie czy dwóch. Dobra, jak widzicie, pomiar idealny, idealny. Tutaj w samochodzie nie mamy najmniejszego problemu ani z ładowaniem, ani z działaniem alternatora, ani akumulatora. Wyłączę jeszcze teraz światła. Jak widzicie, teraz jest pomiar jeszcze troszeczkę wyższy. I tak to wygląda, czyli alternator działa poprawnie. W tym momencie wyłączę silnik. Jak widzicie, na chwilę obecną akumulator ma wyższe troszeczkę napięcie, bo jest świeżo doładowany, ale spadnie to napięcie do około 12,3 V. Oczywiście, jeżeli samochód teraz przez rok, przesadzam, przez miesiąc stałby w miejscu nieruszany, to gdybyśmy wykonali pomiar, za miesiąc byłoby tutaj około 10-11 V w tym zakresie. Może nawet 9,5, ale raczej około 10,5, tak? Przynajmniej raz zrobiłem taki test. 10,7, dokładnie taki pomiar był. Dobra, tutaj jest wszystko w najlepszym porządku. Jeszcze raz wykonamy teraz pomiar naszego alternatora. I dlaczego warto tak mierzyć? Bo po prostu samodzielnie, tanim sposobem możemy po prostu wykonać pomiary i zweryfikować, gdzie może być jakiś problem tak oczywisty, że mechanicy, a dokładnie elektrycy, elektronicy tego typu pomiary robią natychmiast, że tak powiem, na samym początku, żeby od razu wiedzieć, co się dzieje z samochodem. A wy to możecie też zrobić samodzielnie. Dobra, uruchamiamy jeszcze raz pojazd, a dokładnie oczywiście silnik. Najpierw zapłon. Proszę bardzo. I uruchamiamy silnik. Obserwujcie. Jak widzicie, wszystko jest w najlepszym porządku. I w ogóle nie musimy się niczym przejmować. Samochód, a dokładnie alternator, akumulator są w pełni sprawne. W związku z czym możemy zakończyć pomiar, wyłączyć silnik. Rozłączyć nasze sondy, proszę bardzo. Wyłączyć nasz multimetr. I zabezpieczyć, jeżeli są takie zabezpieczenia, nasze tutaj. O. Nasze połączenia, klemy z... O, w ten sposób. I sprawa załatwiona. Tak więc jest wszystko w najlepszym porządku. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam!